Dziś rano nad centrum miasta Limanowa prawdopodobnie walczyły ze sobą dwa orły przednie. W pewnym momencie znalazły się na jezdni ulicy Jana Pawła II. Jeden z nich niestety wpadł pod nadjeżdżający samochód. Został ranny, nie mógł wstać. Po konsultacji z weterynarzem podjęliśmy decyzję o przetransportowaniu go do lecznicy. Ptak na chwilę jednak odzyskał siłę i zaczął uciekać. Nie mógł się jednak wzbić w powietrze. Na szczęście udało się go złapać i przewieźć do lecznicy. Trzymamy za niego kciuki, tym bardziej, że populacja orła przedniego w Polsce liczy tylko około 30 par. O dalszych losach ptaka będziemy informować na portalu Limanowa.in.